mikrofon, drodzy Państwo, bo to nie nasza historia. To jest historia Państwa młodych. Nie ukrywamy, że to jest ostra historia. To nie jest tak, że jakieś tam kółka, wianeczki, nic z tego nie będzie. Nie, to jest historia, drodzy Państwo, z poważnymi narzędziami. Poważny zawód wymaga poważnych nakładów. Także żartów nie ma. Młodzi, kogo byście widzieli, żeby tak mniej więcej Państwu pokazać historię Drwala? Kto z tych mężczyzn na takiego Drwala by się Waszym zdaniem nadawał? Zaprosić Dawida Frydrych. Ale młoda mówi. Kogo? Dawid Frydrych. Marcin jakiś. Dawid. To głośno wyraźnie. A to jest głośno. Dawid. Dawid. To jest, drodzy Państwo, jeden z mężczyzn wyglądający na prawdziwego Drwala. To jeden, dobra. Drugi. Kuba Kacprzyk. Kuba Kacprzyk. Dobrze, fantastycznie. Chodź tu, panie Kubo, będziesz Drwalem number two. I jeszcze jednego Drwala, drodzy Państwo. Adam Ogórek. Adam Ogórek. Jest tutaj. Adam Ogórek. Też Drwal. No dobra, drodzy Państwo, to mamy tych trzech mężczyzn, to postaramy się jakoś nakreślić to, co oni robili, jak wyglądali, to jest dosyć istotne. Dobra, gdybyśmy mieli ich tak opisać, drodzy Państwo, to co nam w nich nie pasuje? Wiadomo, że Drwale to byli takie hopy, nie? Jak Rambo, dobrze pani mówi, jak Rambo, hopy. Jakbyście mieli długie... A kto ma długi rękaw? O, Kuba i drugi kolega, tak? To drodzy Państwo, jeden kolega już się do roboty wyrwał, wiadomo. Krótkie rękowy będzie machał toporem, więc jest przygotowany. Panowie, wy musicie te rękawy sobie podwinąć, jak prawdziwy Drwale. Słuchaj, a widziałeś kiedyś Drwala w Binczy w lesie? Widziałeś kiedyś? No właśnie, drodzy Państwo, to też nam niepasujący szczegół. Krawaty dobrze by było rozebrać. Wiecie, chłopie, wiecie co to są bindery? To są krawaty. A to mała lekcja, drodzy Państwo, ze Śląskiego. Binder nic innego jak krawat. Ściągamy krawaty. To jakby dowiedzieli, to powiedzą. Podwijamy rękawy. Dobra, drodzy Państwo, więc tych Drwalów musimy jakoś tak upodobnić do mężczyzn udających się do pracy, wiadomo, w ciężkim, leśnym terenie. Rękawy podwinięte. Ale drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że skoro to jest najstarszy zawód świata, męski oczywiście, nie mylić z czym innym, to ci Drwale do lasu mimo warunków uciążliwych w butach nie chodzili. Szczególnie, no, szczególnie w lakierkach. Szczególnie w lakierkach były, odłóżcie sobie na bok. Żeby nie przeszkadzali. Ale dwa tak fajnie, porządnie, hopy poukładane, Puszcie, jak to u nas, dobra. No i co? Właściwie można by powiedzieć, że Drwale do lasu mogą mieć, ale słuchajcie, tam były bagna, zarośla, byście sobie galoty pomarasili, galoty, patrz, spodnie. Czyli trzeba spodnie podwinąć. Panowie, tak do kolan je podwincie, bo jakbyście przez jakieś mokradła, bagna musieli iść. Słuchajcie, to jest wszystko z opowieści Kamila, bo ja to tak godam, ale on mi to wszystko godał jak było. Słuchaj, tak, słuchaj, to jest tak powoli wypisz, wymaluj Drwal, powiem ci szczerze. Ale to powoli, powoli. Dobra. Drodzy Państwo, podobni do Drwali? Co im brakuje? Co? O piły, po leku, zanim dopiły się, wiesz, to... Ale to są stare Drwale. Słuchajcie, starego pokolenia. Ale jak już my są konsekwentni, tak, mają krótkie rękawy, wiadomo, spodnie mają podwinięte, bez butów, a widzieliście pana bez butów w skarpetkach 500 lat temu. Śmiesznie wygląda. Muszą się zdjąć skarpetki, słuchajcie. Ja wiem, że to jest ryzykowne. Chciałbym mieć skarpetki, ale żebyście się nie pomylili, bo buty poznacie, nie? Swoje. Ja. Natomiast skarpetki... Po podejście przed tymi waszymi... Każdy swoje skarpetki dajcie tutaj, przed tą... O, przed sobą. O, właśnie, w ten sposób. Słuchajcie, to jest historia, którą nam opowiedział młody z życia wzięto, więc cokolwiek się dzieje, do niego pretensje, ale... No znaczy w sensie, że zdejmij te skarpetki i wycierpicie teraz, nie? Drodzy Państwo, wyglądają już jak Drwale? Nie! A czego brakuje? Czego? Ale ty z tą piłą, chłopie, się uwziął. Ryba piła i się opiła. Drodzy Państwo, wyglądają póki co jak Drwale. Więc jak wyglądają jak Drwale, to trzeba by się zastanowić, co ci Drwale robili. Rąbali! Tu się już koledze śmiech na ustach pokazał, będzie coś z jego dziedziny, czyli piła. Ha. Drodzy Państwo, rąbali. Ale co rąbali? Drzewo. Ale to nie jest sztuka przyjść do lasu, a jest milion drzew, pierwsze lepsze rąbią za szychta mają. Za szychta, czyli za dniówka. Drodzy Państwo, czym rąbali Drwale? I tu już kolega źle podpowiada, bo to nie piła, a siekiera. No właśnie. I siekiera, drodzy Państwo, się znajduje przed naszymi Drwalami. W
Wiecie doskonale, że wycięcie jednego drzewa to jest koszt poważny. Mimo wszystko, że na własnym podwórku, mimo że drzewo, wiadomo, wyciąć nie można. I drodzy Państwo, to nie sztuka iść do lasu wyciąć drzewa, gdzie drzew milion rośnie. Sztuka jest, drodzy Państwo, aby drwale pokazali swoją klasę. A to nie ciąć drzewo, tylko ciąć, drodzy Państwo, wydawałoby się rzecz łatwą. Prosto z Łysicy przywiezione te zioła. Mrycz. Drodzy Państwo, zioła podbiał. Zioła podbiał. I zadaniem drwali jest ten podbiał. Każdy z drwali dostanie poważną siekierą. Po dwa sztuki podbiału. Po dwie sztuki podbiału są. Młody przywiózł w zielniku. Tak, zielnik robiony wczoraj, czyli kwiatki jeszcze żyją. Za to kary nie ma, możemy spróbować. Panowie, więc to taki test nadwala, bo drzewo wiadomo, waszym zadaniem jest tą siekierą, którą macie prawą ręką wziąć do ręki i po ręku, oni zobaczyli siekiery, już lecą. Drodzy Państwo, ale to zadanie jest za proste, bo prawdziwy drwal, co to jest za problem? Wziąć siekiera, porąbać i nie ma źdźbła, nie? I to jeszcze podbiały. I to jeszcze podbiały. Drodzy Państwo, żeby zadanie utrudnić, co byście zrobili? Zarządzali ułatwić fuzyklami. Hurra! A kolega mu taka. Chce, żeby się utrudnił. Kolega mu propozycja taka, żeby fuzeklami im zawiązać oczy. Co to są fuzekle? Skarpety. Drodzy Państwo, jak oni by zawiązali oczy skarpetami, to już nie żyją. Co niektóre by się mogły tak bardzo nie połamać, żeby naokoło głowy, więc nie. Drodzy Państwo, pomysł dobry, zawiążemy oczy, ale skarpetki niech sobie leżą gdzie leżą, potem się wam jeszcze przydadzą. Państwo młodzi, Kamil, Sandra, tu są rekwizyty potrzebne do prawdziwych drwali. Są to, drodzy Państwo, szale, które za chwileczkę utrudnią zadanie naszym drwalom. Nic się nie martwcie, Sandra, Kamil was dokładnie naprowadzą. Więc żebyście daleko nie musieli chodzić, możecie se klęknąć przed tymi siekierami. Wręcz musicie. Wręcz nawet musicie, o. A to wygląda jak początek sepuko. Ale tak nie będzie, drodzy. A kolega jakby się teraz odwinął, to powie ci, on jest taki napolony, że ja bym nie ryzykował. Podlecił, uderzyć i urwanie głowy będzie z tym wszystkim. Drodzy Państwo, zadanie się stanie coraz trudniejsze. Jak widać, jest to śmietanka wśród drwali. Spokojnie, wszystko będziemy próbować. To się jeszcze jest jeden, położyć. Który jeszcze widzi, co się dzieje. Siekiery prosimy położyć na razie. Wszystko będziemy zaraz dobrze, żeby dostosowywać. Tak więc podbiał leży, siekiery są. Nasi drwalowie, drwale już nic nie widzą. Tylko nie wciś mu tu oczy do oczodołów. Drodzy Państwo, czyli tak, mamy poważnie wyglądających mężczyzn, którzy imitują najstarszy męski zawód, czyli drwale. Mamy poważne siekiery, one są naprawdę ostre, także, drodzy Państwo, to jest ten. Prawe ręce Kamil daje im na siekiery, dokładnie. I tak sobie czyńcie, tak sobie czyńcie. Lewą ręką sobie sprawdźcie, gdzie jest podbiał, gdzie są zioła. Tak, sprawdźcie sobie, wszystko sprawdźcie jest. Sobie lewą ręką, wszystko gdzie, jest. Napasujcie sobie oszczę siekierę mniej więcej na. Dobra, i teraz unieście siekierę mniej więcej 10 cm. Tak. No, 10, hop, ja ty se palce zaraz rozwiązałem. No, 10, o. Dobra, panowie, teraz tak. Bliżej, tak teraz bliżej, tak. Dobra, ręka to lewa to do tyłu, lewa ręka, panowie, drwale do tyłu. Nie na głowa, do tyłu, wiesz? Do lewo tyłu. To jest. Każdy widzisz lewo strona, do tyłu. Za to pasieć, dobra. I teraz, drodzy Państwo, to zadanie, o którym byśmy mówili, czyli ten podbiał, musi być porąbany. Który z panów porąbie na więcej kawałków, generalnie wygrywa? Tu Państwo młodzi małą operację robią. Wszystko jest przygotowane. Jak powiedzieliśmy, historię wymyślił sam młody, więc nie ma nic wspólnego oprócz tego, że mówimy, co się może dziać. Siekiery nie z dużej odległości, bo to, panowie, jest sprawa łatwa. Macie mniej więcej 10 sekund na porąbanie tego liścia. O, tak. I teraz do tyłu, i to teraz do tyłu. Ręce. Jeszcze nie rąbiecie, niżej ta siekiera ostatni. Chwilę, moment. Ręce wszyscy mają z tyłu. Tak. Nie odrywamy już rąk. Wszystko jest tak, jak być powinno. Panowie, macie 10 sekund na porąbanie tego podbiału. Gotowi do biegu, czas na rąb. Idziemy. Dobrze, jedziesz, dobrze. Dobrze. Nie podjęte radę. Czekaj. W prawo bardziej, w prawo, tu. Świetanka przy drwali. Dobrze, jedziesz, no. Młody, tyś historia nie sprzedawasz. Oni cię będą kochać do końca życia. Dobra, tak to się... Słuchajcie, panie, załatwa, jakbyście chciały kiedyś, to oni są gotowi. Patrzcie, oni jeszcze nie skończyli, a brawa już są. Jak myślisz?
myślicie, starczy ty sałatki, czy nie? Czy za grubo? Starczy! Młody, tyś to wymyślił, starczy czy nie? Starczy, panowie, siekiery w momencie odkładocie. Odkładocie siekiery, tak jest. Odkładamy siekiery. Odkładocie siekiery. Możecie wstać, możecie odsunąć. Każdy sobie może swoje oczy owiązać i zobaczcie, kto ma bardziej posiekany ten. Zakładamy to na swoje własne ręce, prosimy bardzo. Teraz możecie... Zakładamy na własne ręce. Żeby pokazać, który wygrał. Który sobie więcej narobił dziur, ten zwyciężył, oczywiście. Tak, panowie, widzicie, przyszliście na wesele na Śląsk, a was puścili boso w skarpetach nie nawet. To jest historia, drodzy państwo, ale ciekawe, nie od nas wymyślona, tylko przyszła od państwa z najstarszych gór świata. My jedynie przekazujemy historię, ale w nagrodę, drodzy państwo, żebyście nie myśleli, że oni tak do rana będą chodzili, specjalnie nowe skarpetki wyższego sortu. To nie jest tak, że pierwsze lepsze z Tesco za 2 złote, a do każdej skarpetki tej podziurawionej, panowie, macie co nieco, no, żeby wam się buzie uśmiechnęły i żebyście najtańszą butelkę w życiu mieli, bo skarpetki to zaś nie taki majątek. Drodzy państwo, no jak widzicie, historia Drwali troszkę skomplikowana, radosna dla kogo była, dlatego była, co niektórzy może odcierpią w domu, ale co się naczaskali, to jej, drodzy państwo, a jeżeli któraś z pań sałatkę będzie chciała, to każdy ostry przedmiot w ich ręku, jak widzicie, jest naprawdę groźny. Panowie, jeszcze raz wielkie brawa, my od samych siebie wam bijemy, bo... Takim zacięciem, żeście te sałatki robili, że kuchnia jak patrzyła, to naprawdę sprzeda wszystkie ostrzałki i was wynajmie. Panowie, nowe skarpetki trzeba założyć, stare można zostawić na pamiątkę. Mam nadzieję, że historia sprzedana przez Kamila i Sandrę pozostawi w waszej psychice głęboki ślad, ale bynajmniej nie z tych negatywnych. Kolega was też będzie wspominał, bo cały porąbany futerał.